Co zrobić, byście mogli korzystać ze swoich noży przez długie, długie lata i żeby ich stan pozostał niemalże niezmienny? Przede wszystkim trzeba odpowiednio konserwować, czyścić, ostrzyć, przechowywać i na przykładzie takiego oto pięknego ostrza pokażę Wam, jak robić to w sposób idealny. Odpowiednie krojenie to też jeden z ważnych czynników. Bardzo często popełniamy błąd, który polega na tym, że zgarniemy produkty wykonując taki dźwięk. To nie jest wskazane. Tępimy nóż bardzo szybko. Delikatne pochylenie noża pozwoli na to, żeby zrobić to w sposób bezpieczny dla deski i ostrza. Kolejna rzecz. Ostrzenie. Takie wspaniałe narzędzie posiadające trzy różne rodzaje ostrzenia. To idealne rozwiązanie dla perfekcyjnej ostrości Twojego noża. Pamiętajcie o tym, by przechowywać Wasze noże w idealnie przystosowanych do tego blokach. Noże, które walają się w szufladzie, szybko stracą swoją żywotność. Rączka, taka oto piękna, drewniana, wymaga raz na jakiś czas wykonania bardzo prostej i niezwykle szybkiej konserwacji. Mianowicie kawałek ręcznika, odrobina oleju. Są takie specjalne do konserwacji drewna właśnie, ale możecie wykorzystać również olej roślinny. Ja dodatkowo wykorzystuję tę metodę po to, żeby zabezpieczyć części metalowe. One również raz na jakiś czas lubią zostać pokryte taką warstwą oleju. Mycie noży to niezwykle istotna kwestia. Po pierwsze, starajcie się myć je od razu po korzystaniu, po to, żeby nie szorować potem przyklejonych do nich kawałków najróżniejszych produktów. Po drugie, jednak korzystajcie z własnych rąk, ponieważ zmywarka i bardzo ostra chemia, która jest wykorzystywana w niej, zawsze narazi nóż na zniszczenie. Warto też po umyciu noża od razu go wysuszyć i położyć w takim miejscu, żeby nie miał kontaktu z nadmierną wilgocią. Dbajcie, pamiętajcie.